Proszę Państwa, od czasu opublikowania naszych ostatnich zaleceń minęło już kilka lat. Powstaje pytanie zatem, czy jest potrzeba nowelizacji tych zaleceń. W międzyczasie ciągle czekamy na zalecenia TASK 3, które z takim trudem do nas docierają, a w zasadzie nie wiemy, czy i kiedy dotrą. A w międzyczasie pojawiły się inne zalecenia ISWS-u dotyczące leczenia tętnic szyjnych, tętniaków aorty brzusznej. W ostatnich latach Towarzystwo Europejskie Kardiologii opracowało bardzo interesujące zalecenia dotyczące całego segmentu schorzeń naczyń obwodowych. Przy czym, żeby Państwo mieli świadomość, to wprawdzie robiło Towarzystwo Kardiologii, ale w panelu, który to przygotowywał, byli przede wszystkim chirurdzy naczyniowi, między innymi pan profesor Vincent Riambeau, który był naszym gościem, a wtedy prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zatem czy istnieje w ogóle potrzeba, żeby już te zalecenia zmieniać? Proszę Państwa, na przestrzeni tych kilku lat wielu ludzi zdobyło specjalizację, jest nas więcej, jest też więcej ośrodków, które zajmują się leczeniem chorób naczyń. Mają one różny charakter. Jak pamiętacie Państwo zalecenia sprzed 6 lat, proponowano Centrum Leczenia Chorób Naczyń w formie, którą Państwo tu widzicie, jednak nie była tam definiowana liczba łóżek. Pytanie, czy to jest potrzebne. Wydaje się, że w dobie, kiedy powstają małe ośrodki z 2-4 łóżkami realizujące zabiegi wewnątrznaczyniowe, być może warto pomyśleć jednak o stworzeniu ośrodka, który będzie realną wartością chirurgii naczyniowej i który zapewni bezpieczeństwo dla chorych. Nie będzie to tylko i wyłącznie działalność stricte komercyjna. Stąd myślę, że taka działalność jest możliwa tylko wtedy, kiedy ośrodek dysponuje jakąś bazą łóżkową. A czy to jest 30, 20 czy 40, to jest to kwestia ewentualnej dyskusji. Proszę Państwa, i problem referencyjności. Czy takie zagadnienie w ogóle jest potrzebne? Ja do końca nie jestem przekonany. Tym niemniej ten problem ciągle wraca. Bo dzisiaj mamy bardzo dużą różnorodność ośrodków naczyniowych. Wracam do tego, co poruszyłem przed chwilą. Ośrodków komercyjnych, które są nastawione na realizację bardzo wybiórczych procedur. Pytanie, czy te ośrodki powinny realizować tylko wybrane elementy z katalogu chirurgii naczyniowej, a to, co jest gorzej wycenione, powinno zostać przy tradycyjnych oddziałach? Nie jestem przekonany, bo w takiej sytuacji te klasyczne ośrodki niedługo się utrzymają. Zatem może zaproponować referencyjność kilkustopniową, gdzie zróżnicować możliwości działania ośrodków, a w konsekwencji również kontraktowania konkretnych procedur. Wiem, że pan profesor Andziak myśli również o podobnych rozwiązaniach, rozmawia w Narodowym Funduszu i zdaje się, z tego co wiem, jest przychylność Narodowego Funduszu w tworzeniu referencyjności. Referencyjności, która by polegała na kompleksowości świadczonych usług. A więc preferowane będą ośrodki, które będą miały szeroką paletę realizowanych procedur, a nie właśnie tych bardzo wybiórczych. Za tym muszą oczywiście pójść pewne wymagania dotyczące liczby specjalistów, liczby zabiegów wykonywanych, zakresu tych zabiegów. I tu znowu jest pole do dyskusji, czy te liczby są akceptowalne, czy będą to inne liczby. Jesteśmy, myślę, na etapie pewnej dyskusji. Czy to mają być 3 klasy, czy 4 klasy, czy dopuścić ośrodki, które będą monotematyczne, to również jest pytanie na przyszłość. Proszę Państwa, i wreszcie pytanie, kto te zabiegi ma wykonywać? Kilka lat temu, tak wspomniałem, chirurgów naczyniowych było bardzo mało. Kilka lat temu w niewielu ośrodkach wykonywano zabiegi wewnątrznaczyniowe, wtedy kiedy powstawały nasze zalecenia. Dzisiaj praktycznie trudno sobie wyobrazić oddział chirurgii naczyniowej, który nie realizuje programu zabiegów wewnątrznaczyniowych. Ta skala jest różna, ale one w zasadzie we wszystkich oddziałach są wykonywane.
Natomiast różni koledzy, różni specjaliści te zabiegi wykonują. Nowy program specjalizacji, który przygotowuje również pan profesor Andziak, wymusi na kolegach specjalizujących się daleko idące, bardziej większe zaawansowanie w wykonywaniu zabiegów wewnątrznaczyniowych. Z tego co pamiętam, to te liczby są wielokrotnie większe od tych, które do tej pory były. W związku z tym pytanie, kto te zabiegi ma wykonywać? Myślę, że tutaj bym nie kruszył kopii, czy to mają być tylko chirurdzy naczyniowi, radiolodzy czy angiolodzy. Bo trudno odmówić wykonywania takich zabiegów kolegom, którzy mają olbrzymie doświadczenie, od których bardzo często uczyliśmy się. Natomiast chcę wrócić do idei centrum naczyniowego. Chodziłoby o to, żeby to się działo w centrum naczyniowym, czyli takim miejscu, gdzie jest oddział chirurgii naczyniowej, ponieważ tak jest po prostu bezpieczniej dla chorego. Proszę Państwa, teraz pytanie, jaka liczba podczas szkolenia potencjalnego specjalisty, potencjalnego lekarza, który ma wykonywać zabiegi wewnątrznaczyniowe, jest wystarczająca, by on był samodzielny? Wiemy, że okres szkolenia chirurga naczyniowego, stricte naczyniowego, to ma być 4 lata. Czy liczba 50 zabiegów obwodowych wewnątrznaczyniowych jest wystarczająca? Myślę, że być może jest to akceptowalna liczba. Jeżeli chodzi o tętnice szyjne, proszę Państwa, mamy kilka doniesień z innych standardów, takich jak chociażby europejskie standardy ICCS, gdzie w tych standardach, które zresztą zostały opublikowane właśnie w czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, tam wymaga się 100 samodzielnie wykonanych zabiegów, z tym, że zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych. W innych standardach mówi się o 75 zabiegach stentowania bądź 50. Myślę, że w naszych warunkach być może to liczba 30 takich zabiegów nie będzie zbyt duża. Proszę Państwa, i implantacja stangraftów. Myślę, że to jest dosyć istotny problem wynikający z naszych ambicji. Chcemy wykonywać te atrakcyjne procedury. Szpitale, w których pracujemy, chcą, byśmy wykonywali te procedury, ponieważ jest to opłacalne. Natomiast są ośrodki, które dostają od Narodowego Funduszu 1, 3, 4, 5 procedur. Pytanie wtedy powstaje, kto to ma wykonać? Jaki jest standard wykonywania tej procedury? Wydaje mi się, że tu też powinna być jakaś konkretna liczba zabiegów, które musi wykonać ktoś, zanim samodzielnie zacznie to wykonywać. Propozycja jest taka, by dana osoba uczestniczyła w 25 implantacjach stangraftów, a przynajmniej 5 wykonała pod nadzorem samodzielnie. Myślę, że to jest jakieś absolutne minimum, które daje pewność, że ten zabieg zostanie wykonany w sposób prawidłowy i bezpieczny. Proszę Państwa, przejdźmy do leczenia chorób golenia i tętnic kończyn dolnych. Proszę Państwa, dzisiaj nawet według europejskich guidelinesów Europejskiego Towarzystwa Kardiologii mówi się o tym, że wskazanie do interwencji jest tylko wtedy, kiedy możemy mówić o krytycznym niedokrwieniu, ewentualnie o bardzo krótkim dystansie chromania. Przy czym w tych europejskich doniesieniach ze strony Europejskiego Towarzystwa Kardiologii mówi się o tym, że w wypadku krótkiego dystansu, a więc takiego poniżej 200 metrów, mimo wszystko należy najpierw spróbować leczenia farmakologicznego, a zwłaszcza zaś treningu marszowego. Dopiero wobec braku poprawy po tym 3-miesięcznym treningu należy rozważyć leczenie rewaskularyzacyjne, czy to chirurgiczne, czy wewnątrznaczyniowe. Proszę Państwa, przejdźmy szybko przez to, co Państwo znacie. W konsensusie TASK pamiętamy, że wskazaniem do leczenia wewnątrznaczyniowego był tylko typ A. W konsensusie TASK typ 2 było również wskazanie, że typ B i C można w tej sytuacji rozważać leczenie wewnątrznaczyniowe. Natomiast już w europejskim
konsensusie Towarzystwa Kardiologicznego jest mowa o tym, że bezwzględnie leczenie z wyboru jest zarówno typ A, B i C, a nawet mówi się, że gdy w typie D nie ma możliwości chirurgicznego leczenia pacjenta, do rozważenia ewentualnie jest zabieg wewnątrznaczyniowy w ośrodku o bardzo dużym doświadczeniu. Proszę Państwa, w sytuacji odcinka aortalno-biodrowego należy zawsze rozważać implantację stentów. To myślę, że się wszyscy zgodzimy. Zaś w odcinku udo-podkolanowym, podobnie jak przed chwilą, Europejskie Towarzystwo Kardiologii w swoich standardach wskazuje, że leczenie wewnątrznaczyniowe powinno mieć miejsce zarówno w typie A, B i C i podobnie w typie D, tylko wtedy, kiedy nie ma możliwości chirurgicznej rewaskularyzacji. Natomiast w tej destynacji troszeczkę bardziej nierygorystycznie mówi się o implantacji stentów. Tutaj widzimy, kiedy ewentualnie taki stent powinien być użyty. Dzisiaj według badań randomizowanych Silver PTX, tym stentem, który powinien być użyty, powinien być DES, ponieważ dają znamiennie statystycznie lepsze wyniki niż klasyczny stent samorozprężalny. Niestety tego stentu nie znajdziecie Państwo w katalogu Narodowego Funduszu. A co w segmencie poniżej kolana? Proszę Państwa, tutaj jak gdyby leczeniem z wyboru według obecnych konsensusów jest zdecydowanie terapia wewnątrznaczyniowa. Jest to przede wszystkim angioplastyka. Chciałoby się, by była to angioplastyka balonowa z użyciem balonów lekowych, ponieważ wyniki badań rejestrowych pokazują, że rezultaty tej terapii są wtedy zdecydowanie lepsze. Zaś stent jest akceptowalny tylko w przypadku powikłań, które limitują przepływ przez naczynia leczone angioplastyką. I to w każdym przypadku powinien być stent lekowy. Co zrobić u chorych, u których nie ma możliwości rewaskularyzacji ani chirurgicznej, ani wewnątrznaczyniowej? Wydaje się, że w tej sytuacji nieodzowne jest być może sięgnąć po komórki macierzyste. W badaniach, które się pokazują w tej chwili, odsetek uratowanych kończyn przy zastosowaniu w tej sytuacji komórek macierzystych sięga 70%. Niedaleko, tu za naszą granicą w Czechach, ten sposób został rozwiązany i koledzy czescy mają finansowanie na tą procedurę. Proszę Państwa, kolejnym problemem jest tętniak aorty brzusznej i tętniak aorty piersiowej. Gdzie takie zabiegi wykonywać? O tym już chwilę mówiliśmy, zatem tylko wskażę, że jest w tej chwili dyskusja, myślę, w naszym środowisku całym, czy to powinny być ośrodki, które wykonują 25, 50 takich zabiegów. I gdzie taki zabieg powinien być wykonywany? No optymalnie byłoby, gdyby to była sala operacyjna, sala hybrydowa najlepiej, ale wiemy, że dostępność sal hybrydowych do tego momentu jest jeszcze niewystarczająca. Zatem musi być akceptowalna również sala angiograficzna z reżimem sali operacyjnej. Miejmy nadzieję, że w nadchodzącej przyszłości sale hybrydowe zagoszczą w Państwa oddziałach i klinikach i wtedy nie będzie już z tym problemu. Proszę Państwa, pewnym problemem są zabiegi na tętniakach aorty piersiowej, gdzie koledzy kardiochirurdzy roszczą sobie prawo do wykonywania tych procedur. Zresztą wykonują je i wykonują je dobrze, zatem myślę, że w tym segmencie nie mamy wyboru i oni muszą być do tego dopuszczeni. Proszę Państwa, pojawiają się nowe technologie. Kiedy te nowe technologie mogą być zastosowane? Nie unikniemy implantacji stent graftów fenestrowanych, mimo że one dzisiaj nie są w katalogu Narodowego Funduszu. I uzyskanie finansowania tych procedur jest bardzo trudne. Praktycznie rzecz biorąc, na całym świecie dzisiaj wskazaniem do takich zabiegów jest krótka szyja. Szyja poniżej 10 mm. Mówił nam o tym profesor Kasprzak podczas tutaj spotkania na forum zjazdu. Proszę Państwa, kto takie zabiegi powinien wykonywać? Czy każdy ośrodek? Myślę, że ośrodek, który ma duże doświadczenie, a czy to duże doświadczenie to jest 50 czy 100 implantacji rocznie stent graftów klasycznych, również do dyskusji. A co z stent graftami branczowymi, które są jeszcze bardziej skomplikowane i odrobinę droższe?
Proszę Państwa, myślę, że wymóg tutaj powinien być zbliżony, to znaczy również ilość zabiegów i pewnie ta ilość powinna sięgać gdzieś tam 100 implantacji klasycznych graftów. Myślę, że to jest ilość, która ułatwi temu zespołowi implantowanie stan graftów branczowych. Proszę Państwa, i na tym bym skończył, bo tu jest kontrowersyjny problem, który jest ciągle do rozwiązania. Myślę, że jest wiele kontrowersji między nami, co pokazała pierwsza sesja. Dlatego podziękuję Państwu w tym momencie za uwagę.